Kochane dzieci, droga młodzieży, drodzy kapłani, siostry zakonne i drodzy rodzice, co roku przychodzimy tutaj do rezydencji arcybiskupów lwowskich, do mojego domu, aby pobyć razem, by uczcić te święta Bożego Narodzenia wspólnym śpiewem, wspólnym spotkaniem. W tym roku, mimo trwającej wojny, zapraszam Was również na wspólne kolędowanie, na to, abyśmy mogli oddać chwałę Bożemu Dziecięciu, byśmy mogli naszym pięknym śpiewem ogłaszać całemu pokój, a w sposób szczególny naszemu krajowi tę radość, że Chrystus chce napełnić nas wszystkich swoim pokojem. Już jest wszystko gotowe, choinka ubrana, a pod nią, jak zwykle, tradycyjne podarunki.